zbrałem, myślę, ze 3 lata. Zrobiłem 3 takie porządniejsze kuracje sterydów, a nie biorę już ponad 8 lat. Cera może doprowadzić też do impotencji, potliwość, włosy niepożądane na różnych częściach ciała, na przykład na plecach. Sterydy mogą doprowadzić do poważnych zaburzeń, nie tylko fizycznych, ale także psychicznych. Na przykład depresja, czego ja jestem przykładem, ponieważ ja po 3 kuracjach sterydów anabolicznych, no i tam od czasu do czasu palenie trawki, to spowodowało, że dostałem właśnie tej depresji i wylądowałem w szpitalu psychiatrycznym. Miałem wypadek, była to próba samobójcza. Skoczyłem z wieży widokowej. Uratowali mnie rodzice z bratem i od tej pory jeżdżę na wózku. Nie chcę brać sterydów, to jest głupota. Mania sterydów jest podobna do narkomanii, ponieważ człowiek chce więcej. Dobra. Wrzucisz jeszcze jedne 15? Mania brania sterydów może się bardzo szybko objawiać u dzieciaczków, właśnie takich, u których rozwinął się tak zwany hormon głupoty. Ja na przykład jak miałem 16 lat, teraz mam 27, jak miałem 16 lat i zacząłem chodzić na siłownię, to właśnie ten hormon głupoty był taki, że on po prostu nakręcał mnie do brania sterydów, tak? I bardzo mi się podobało to, że przyrosty siły są, że biorę dekadurabolin, że biorę superanabolon, metanabol, testosteron, propionicum, prolongatum i tak dalej. Uczęszczanie na przykład na siłownię młodzieży w wieku, powiedzmy, wieku dojrzewania, czyli powiedzmy między 15 a 19 roku życia jest zupełnie niewskazane, a do tego niestety bardzo często dochodzą różnego rodzaju wspomagacze. Musimy tych młodych zachęcić do tego, żeby uprawiali nie tylko dyscypliny, które są bardziej zagrożone, że tak powiem, tymi sterydami, żeby bardziej rozwijali się ogólnorozwojowo, a nie tylko w jednym kierunku. Sterydy po prostu robią whiska z mózgu, jak to powiedział Fred, czyli Cezary Pazura w Chłopaki nie płaczą w filmie. Naprawdę bardzo duże, destrukcyjne myśli mogą się pojawić wśród osoby, która najpierw dużo bierze, ma bardzo duży poziom testosteronu, a później mu spada, to musi się to jakoś odbić na psychice, no nie? No i mi się tak odbiło. Nie wyobrażałem sobie, żeby coś można było zrobić łatwiej niż inaczej niż ciężką pracą. Z tego założenia wychodziłem. Mimo to, że miałem trenera Fryca Zdunka, który był z DDR-ów jeszcze, także oni tam spłynęli z tego dopingu. Nie miałem nigdy styczności, nigdy mnie tak za bardzo to nie interesowało. To jednak zatruwanie z organizmu i też pewnie się kogiel-mogiel w głowie robi. Gdy bierzesz, to jesteś bardzo zadowolony z siebie, masz wysoki poziom testosteronu, jesteś nawet agresywnym, bardziej męski, potrafisz bardziej przyłożyć komuś i tak dalej, i tak dalej. Gdy przestajesz brać, poziom testosteronu drastycznie spada i wtedy poziom testosteronu naturalny, który wytwarza twoja przysadka mózgowa, zanim ona zacznie przytwarzać normalny poziom, to minie trochę czasu i w ten czas możesz zachorować na jakąś chorobę psychiczną. Nie oszukujmy się, tak? Przysadka mózgowa razem z jądrami produkują od 5 do 10, góra 15 mg testosteronu dziennie.
a zastrzyk omnadrenu 250 mg, czyli sama nazwa wskazuje, daje 250 mg testosteronu. I ludzie biorą ze 2-3 zastrzyki dziennie. Są tacy, co się nie boją zastrzyku. Ja na przykład boję się pobierania krwi czy zastrzyku nawet. Także ja sobie nie wyobrażam tego, żeby jeszcze dobrowolnie sobie kazać coś wkuć. Ja to używałem raczej, jeżeli już później jako zawodowiec, to jak wygrałem, to dużo szampana, czy nawet jakieś twardsze napoje, ale to mówię, to w tym czasie jak trzeba było, inaczej by nie był mistrzem świata, jakbym tego nadużywał, ale to już te chemiczne sprawy to takie są takie troszkę dla mnie obrzydzenie, oszukiwanie innych i też oszukiwanie samego siebie. Jak sport w historii długo istnieje, tak zawsze były próby jakoś przeskoczenia pewnych tych możliwości ludzkich. Większość sterydów rosyjskiego pochodzenia są robione z martwego człowieka, z przysadki mózgowej martwego człowieka. Niestety, sport wyczynowy jest okraszony jest dopingiem. To jest, możemy to powiedzieć śmiało, bo to nie jest żadna tajemnica. To nie są po prostu środki dla ludzi, którzy po prostu chcą zadbać o swoje ciało, tak, o higienę swojego ciała. Najlepszym jakby tutaj ostrzeżeniem jest to, że jednak te dopingowe światowe federacje działają bardzo mocno. Zaostrzone są coraz to bardziej te przepisy. Teraz jak ja ćwiczę na sucho, na czysto, to takich przyrostów nie ma, bo to się pracuje nad 10 kilogramami siły przez cały rok. I ja akurat uprawiam fitness, to jest taka lżejsza odmiana kulturystyki, powiedzmy. Kobieta ma wyglądać jeszcze jak kobieta, ale wie pan, to jest bardzo dyskusyjne, do którego momentu kobieta jeszcze wygląda jak kobieta, a kiedy zaczyna wyglądać jak mężczyzna, już powoli. Czyli to niby nie jest kulturystyka, ale jak mnie 2 lata temu dziewczyna spytała, czy to nasza kategoria, głosem jeszcze bardziej, że tak powiem, grubym niż mój, a stopę miała 44 rozmiar, to się zastanawiałam, czy to jest facet, czy to jest dziewczyna. I ja czasami takich ludzi miewam u siebie na treningach, którzy przychodzą po takiej kuracji nieudanej na przykład. I trzeba im pomóc wyjść z tej zapaści, a zapaść dotyczy wszystkiego. Niestety, no drogą do sukcesu, takiego sukcesu, żeby w lecie wyjść na Monte Cassino i poczuć się miło, i poczuć się zdrowo, i móc odetchnąć pełną piersią, jest po prostu ciężka praca. Jak taki zwykły laik wchodzi do klubu fitness, no to stoi przed nim las urządzeń i w zasadzie wielka niewiadomo. Najlepiej byłoby znaleźć sobie trenera prawdopodobnie osobistego, który by nas poprowadził. I reżim. Jak mnie ktoś pyta, co zrobić, żeby szybko mieć efekty, szybko się nie da, natomiast na pewno się da, jeżeli się zabierzemy do tego z głową i nie po omacku, nie można się zrażać. Siłownia jest narzędziem kształtowania sylwetki, można ją sobie ukształtować ładnie albo brzydko. Ja na szczęście się z tego wyzwoliłem i jestem właśnie dumny z siebie, że udało mi się z tego wyjść. A ćwiczę, bo lubię właśnie dbać o swoje ciało, nie? W ten dobry sposób, tak. Zdrowy. Poruszać trochę rączkami, rozgrzać je.